ty mały berbeciu. Ding, 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 ding. Hej, hej, Krzysztof Bobelowski się kłania. Dzień dobry, witajcie. Dzisiaj zrobimy kurczaczka. Tego właśnie kurczaczka. Nieduży, kilo 200. Nadziejemy go na to piwo. Czyli to będzie kurczak pieczony na piwie. I będą nam potrzebne czosnek wyciśnięty, olej i tu przyprawy różnego rodzaju, ale to za chwilę. Pierwsze co zrobimy, to wyparzymy naszą butelkę. Także do dzieła. Dobra, nasze piwko już wyparzone, nasza buteleczka. Także możemy zacząć robić miksturę, żeby natrzeć naszego kurczaczka. Okej, nasza maść gotowa, którą natrzemy naszego kurczaka. Ja użyłem papryki zwykłej i papryki chili, pieprzu, liściu lubczyka, soli i przyprawy do kurczaka. Teraz tak, czosnek wyciśnięty znajdzie się w naszej dupci, a maść damy na zewnątrz, na naszego kurczaczka. Właśnie to teraz zrobię. Nasz kurczak już natarty. Kto wypina i jego wina, a kto prostuje, ten żałuje. Teraz nadziejemy na buteleczkę naszego kurczaczka. Teraz łapiemy naszego kurczaczka i nadziewamy go na butelkę. O właśnie, ale przysiadł ładnie. Nóżki wystawimy. I tak się nam ładnie prezentuje. Nasz piekarnik dajemy na 190 stopni i czekamy, żeby nam się dobrze nagrzał. Piekarnik nagrzany, buteleczka otwarta i leci nasz kurczaczek, leci do piekarnika na naczynie żaroodporne. Yeah. Tak nasz kurczaczek pięknie się prezentuje w piekarniku. Kilo 200, czyli powinien się piec około godziny 15. Już mi ślinka nie leci. To jest prawdziwy ślinotok. Żeby pobudzić piwko do działania, możemy troszkę sypnąć soli. Tak, o to właśnie nam chodziło. Ale żeby nie robić niepełnych przebiegów do naszego kurczaczka, zrobimy te właśnie oto fryteczki, tak gdzieś 25 minut przed zakończeniem pieczenia. Okej, nasz kurczaczek gotowy, fryteczki też. Ja to sobie pokroję teraz i za chwilę ostatnie połączenie. Tak nasz kurczaczek pieczony się prezentuje, a tak cały obiadek, nasze fryteczki, papryczka i sałateczka. Ja Was serdecznie pozdrawiam. Czas na konsumpcję. Heja, cześć!